Cześć, w dzisiejszym odcinku przygotujemy torcik niskokaloryczny, mleczna kanapka według przepisu z Lidl Mixa. Zapraszam do oglądania. Do przygotowania torciku niskokalorycznego mleczna kanapka będziemy potrzebowali. Do przygotowania biszkoptu 90 g kuwertury z gorzkiej czekolady, 30 g oleju kokosowego, 3 jajka wielkość M, 100 g ksylitolu, 40 g mąki ryżowej, 1/2 łyżeczki mączki chleba świętojeńskiego, 1 łyżeczka sody. Do przygotowania kremu 5 listków bezbarwnej żelatyny, 250 g chudego twarogu, 1 laska wanilii, 250 g mascarpone, 50 g ksylitolu. Czas przygotowania naszej mlecznej kanapki to 245 minut. Wyjdzie nam z tego 8 porcji. Przepis oceniany jest jako średnio trudny. Uruchamiam. Piekarnik rozgrzej do 180 stopni, grzanie górne, dolne. Ja już włączam piekarnik. Piekarnik się grzeje. Teraz muszę natłuścić tortownicę i opruszyć ją bułką tartą. Ja nigdy do biszkoptów, ja mam taki rant cukierniczy, nigdy do biszkoptów nie smaruję, nie natłuszczam formy i nie sypię bułką tartą, ponieważ jak on jest taki naturalny, wtedy ciasto ładnie nam się wspina. W kolejnym kroku 90 g kuwertury muszę połamać i włożyć do pojemnika miksującego. Jeżeli chodzi o kuwerturę, nam nie udało się wczoraj znaleźć stricte kuwertury, więc mam po prostu gorzką czekoladę. Połamę ją na nieco mniejsze kawałki. I teraz będziemy rozpuszczać 15 sekund, obroty 8. Przepraszam, nie będziemy rozpuszczać, tylko będziemy rozdrabniać. Zobaczmy, jak wygląda nasza rozdrobniona czekolada. Po prostu mamy taki pyłek czekoladowy. Teraz dodaję 30 g oleju kokosowego. Olej dodany i teraz będziemy to wszystko podgrzewać, rozpuszczać. 2 minuty 30, obroty 1, temperatura 50 stopni. Rozpuszczanie dobiegło końca, teraz musimy sprawdzić, jeżeli nasza czekolada się nie rozpuściła w 100%, to musimy wykonać kolejny krok, jeżeli się rozpuściła, pomijamy. Jak widzicie, czekolada jest płynna, jak dla mnie wszystko się rozpuściło. Czyli pomijam ten krok, tutaj było jeszcze raz 50 stopni, obroty 1,5 minuty. Teraz przelewam naszą kuwerturę do innego naczynia. Ja mam przygotowaną miseczkę. Nasza czekolada przelana. Zobaczmy, co dalej. Teraz muszę umyć pojemnik miksujący. Pojemnik miksujący umyty. W pojemniku miksującym muszę teraz zamocować naszą nasadkę mieszającą. Czyli to jest nasza nasadka mieszająca. Mocuję w pojemniku. Do pojemnika miksującego teraz wkładam 3 jajka o temperaturze pokojowej. Jajka będę pojedynczo wybijać do miseczki. I hyc, trzecie jajko w pojemniku. Tutaj ja używam jajek wielkość M. Dodać 100 g ksylitolu. Dodaję nasz ksylitol. I teraz wszystko będziemy ubijać i podgrzewać. 4 minuty, obroty 3, 50 stopni. Ubijanie białek dobiegło końca. Zobaczmy białek, jajek. Zobaczmy, jak wyglądają nasze ubite jajka. Fajnie się ubiły. Tak jak powinno to być. Dodać 40 g mąki ryżowej. Mam przygotowaną mąkę ryżową. Dodaję ją teraz do naszych białek. Jajek. Dodać 1/2 łyżeczki mączki chleba świętojeńskiego i 1 łyżeczkę sody. Więc tak, słuchajcie, jeżeli chodzi o mączkę chleba świętojeńskiego, to nic innego jak karob. My w dniu wczorajszym przyjechaliśmy niemal 2/3 sklepów w Białymstoku i nigdzie nie udało nam się zdobyć tego karobu. Jeżeli jesteście z Białegostoku i wiecie, gdzie go kupić, to dajcie nam znać w komentarzach. A dzisiaj jako zamiennik użyjemy po prostu pół łyżeczki kakao i 1 łyżeczkę sody.
i ponownie wszystko ubijamy. 30 sekund, obroty 3. Podczas następnego kroku muszę wylewać połowę mojej kuwertury przez otwór w pokrywie. Czyli mamy 2 minuty, obroty 3. I ja w tym czasie będę wylewać połowę tej kuwertury, którą mam przygotowaną. Uruchamiam. I stopniowo wylewam kuwerturę. Myślę, że tyle to będzie połowa. Może jeszcze odrobinkę. Odstawiam na bok. Zamykam. I czekamy jeszcze minutkę, aż się wszystko ładnie ubije. Ubijanie dobiegło końca. Teraz muszę ciasto przelać do tortownicy i piec 30 minut. Jak widzicie, zrobiła nam się z tego płynna masa. Nie wiem, czy tak miało być. Zobaczymy, co nam wyjdzie. Troszkę się obawiam o swoją tortownicę, ponieważ jak widzieliście, ja mam rant. Mam nadzieję, że nic tam tutaj nie ucieknie dołem. Słuchajcie, jeszcze w międzyczasie tutaj zmieniliśmy koncepcję, obwiązaliśmy nasz rant papierem pieczeniowym. Zobaczcie, tutaj sznureczkiem, bo jednak boję się, że ta masa jest zbyt płynna i wszystko poleci nam na blachę. Także przelewam teraz masę do rantu. Postaram się wszystko wybrać, co tutaj mamy. I teraz to wstawiam do piekarnika na 30 minut. Ja już wyjąłam biszkopt z piekarnika, piekł się dokładnie 30 minut. Teraz zostawiam go na około 50 minut do ostygnięcia. Wracam do Was po chwili i jak możecie zauważyć, mam dwa biszkopty. To jest biszkopt, który był w przepisie. Nie wiem, czy tutaj zauważacie jego grubość. To jest grubość biszkoptu. No niestety, on był suchy, twardy, a po przekrojeniu zrobiła nam się dziurka. Także jeżeli robilibyście to ciasto, ja albo spróbujcie zmodyfikować ten przepis, nie wiem, podwójną ilością podanych składników, ewentualnie zastąpcie go jakimś innym biszkoptem. I ja przygotowałam po prostu klasyczny czekoladowy biszkopt. Już go przekroiłam na pół. Jak widzicie, ten biszkopt ma już odpowiednią grubość. Także biszkopt z przepisu wbudowanego u nas nie wyszedł. Dajcie znać, jak to u Was było. Zobaczmy, co mamy dalej. Pojemnik miksujący mam już umyty. Teraz muszę namoczyć 5 listków bezbarwnej żelatyny zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Instrukcja na opakowaniu mojej żelatyny mówi, że muszę namoczyć listki żelatyny w zimnej wodzie na około 5-7 minut. I później je dłonią odcisnąć. Także mam listki, namaczam je i zostawiam na około 5-7 minut. Minęło 7 minut. Żelatynę teraz muszę dokładnie wycisnąć i włożyć do pojemnika miksującego. Odciskam teraz żelatynę z wody. Wydaje mi się, że jest ok. I do pojemnika miksującego. I teraz będziemy naszą żelatynę rozdrabniać. 30 sekund, obroty 2. I w 60 stopniach. Wszystko muszę zgarnąć na dno pojemnika i żelatynę dokładnie wymieszać. Żelatyna ładnie nam się rozpuściła. I ponownie podgrzewam żelatynę. 20 sekund, obroty 2, 60 stopni. Na pojemniku miksującym teraz muszę coś ustawić i odważyć 250 g sera twarogowego kutego. Ja już taki ser mam w tej ilości przygotowany. Teraz muszę do mojej żelatyny dodać 5 łyżek twarogu. Resztę odstawić. I piąta łyżka. Resztę odstawiam. Zamykam misę i będziemy to wszystko mieszać, łączyć. 15 sekund, obroty 3. Masę muszę zgarnąć łopatką ze ściany do pojemnika. Żelatyna wymieszała się z serem. W następnym kroku jedną laskę wanilii muszę rośnąć, wyskrobać miąższ i włożyć do pojemnika miksującego.
My wczoraj szukaliśmy laski wanilii i udało nam się znaleźć laskę wanilii, która kosztowała około 15 zł. Stwierdziliśmy, że to jest niewarte swojej ceny i kupiliśmy pastę waniliową. Także dodam około pół łyżeczki. Jak widzicie, w tej paście też są drobne ziarenka. Dodaję pozostały twaróg. Teraz muszę dodać 250 g sera, serka mascarpone. 50 g ksylitolu. I wszystko będziemy mieszać ze sobą. 30 sekund, obroty 3. Mieszanie dobiegło końca. Moja masa tak się prezentuje. Teraz musimy przekroić biszkopt na dwa jednakowe blaty. Ja już zrobiłam tak, jak wcześniej właśnie mówiłam. Jeden blat muszę ułożyć na paterze i zapiąć obręcz. Odkładam jeden blat. Krem serowy muszę rozsmarować na blacie, wygładzić wierzch i na kremie układam drugi blat, lekko dociskam. Dobrze, wykładam mój krem serowy. Teraz muszę mój krem rozsmarować równo po moim blacie. Krem rozsmarowany, teraz przykrywam to wszystko drugim blatem. Biszkoptem i lekko dociskam całą dłonią. Wszystko jest już ładnie dociśnięte. Wierzch tortu posmarować pozostałą kuwerturą. Tutaj, jeżeli nasza kuwertura, tak jak moja, nieco się ścięła, możemy ją roztopić albo w kąpieli wodnej. Ja ułatwię sobie sprawę, włożę ją na chwilę do mikrofalówki. Moja czekolada jest już płynna. Wyleję ją na wierzch ciasta. I teraz łopatką rozsmaruję po całym wierzchu ciasta. Czekolada rozsmarowana. I teraz nasze ciasto muszę chłodzić w lodówce około 2 godziny. Po tym czasie muszę delikatnie usunąć obręcz, wykroić ciasto, ale to przejdziemy do tego za 2 godziny. Tak się prezentuje skończone ciasto. Jeżeli chodzi o sam przepis, to masa wygląda super, ładnie się ścięła. Co do biszkoptu, tak jak wcześniej mówiłam, albo trzeba robić z podwójnej porcji i piec na przykład oddzielnie, albo po prostu upiec zwykły biszkopt czekoladowy. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie lajka, subskrypcję. Smacznego! Dobrze, słuchajcie, czas na krótkie podsumowanie. Ciasto jako ciasto bardzo dobre. Biszkopt jest mega miękki, środek jest puszysty, jednak muszę przyznać, że dość mocno się zawiodłem na tym cieście, ponieważ liczyłem, że to będzie ciasto w stylu Kinder Mleczna Kanapka. Czyli takie ultra pyszne, ultra słodkie, takie delikatne ciasto. To jest po prostu zwykłe ciasto z masą, z serkiem mascarpone i biszkoptem. Także dobre. Ale nie tego się spodziewałem, nie na to liczyłem. Jako ciasto ok, jeżeli ktoś to planuje zrobić z nadzieją, że to będzie wyglądało właśnie i smakowało właśnie tak jak ten batonik, no to się niestety zawiedzie. Być może kwestia składników, które zostały pozamieniane, no bo jakby nie było, to jest niskokaloryczny przepis. Nie wiem, ciężko mi określić, spróbujemy pewnie jeszcze w przyszłości zrobić z normalnych składników, czyli cukier, kakao i tak dalej, i tak dalej. Reasumując, ciasto jako ciasto bardzo dobre, smakuje mi. Jeżeli ktoś liczy natomiast, że to będzie smakowało jak stricte jak batonik Kinder Mleczna Kanapka, no to się niestety zawiedzie, tak jak ja się zawiodłem. I tyle. Dzięki za oglądanie, z naszej strony wszystko, trzymajcie się, hej!